Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy malować dwukolorowe płatki. Zaczynamy od namalowania trzech małych niebieskich trójkątów. Następnie malujemy trzy czerwone. Czystym, bardzo delikatnie zwilżonym pędzlem rozmywamy niebieski trójkąt. Szybko czyścimy pędzel i rozmywamy czerwony. Ta kolejność jest bardzo ważna, abyśmy mogli ładnie połączyć te dwa kolory. Następnie kolorem zielonym malujemy łodygę. Jeśli chcecie namalować akwarelą cieniutką linię, pamiętajcie, aby nie dociskać zbyt mocno pędzla oraz by nie mieć zbyt dużo farbki na nim. Malujemy zielone trójkąty. Następnie czystym, lekko zwilżonym pędzlem rozcieramy je. Jeśli zdobienie przypadło Wam do gustu, będę wdzięczna, jeśli pozostawicie po sobie jakiś ślad. Do zobaczenia!